OSHI Speak Up. Ten podcast powstał z myślą o młodych ludziach. O ludziach, których świat czasami przytłacza i nie wiedzą jak sięgnąć po pomoc. Możesz dołożyć swoją cegiełkę kupując dedykowane OSHI Vitamin Water, z którego 5% przekazane zostanie na program pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Cześć, nazywam się Gabi Darmetko i zapraszam do wysłuchania podcastu, w którym udowodnimy Wam, że nikt i nic nie jest idealne, warto podążać za swoimi marzeniami, a prawdziwa pasja jest jedną z głównych składowych sukcesu. O tym wszystkim porozmawiam z absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, przedsiębiorczynią, autorką dwóch książek, makijażystką gwiazd, influencerką Magdaleną Pieczonką. Cześć Magda! Witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Magda, zaczynamy takim pytaniem: czy wszystko u ciebie ok? Jak najbardziej. Ja to raczej pozytywnie podchodzę do życia i e, nigdy nie narzekam. E, zawsze wyciągam te fajne rzeczy i tym się cieszę, także jak najbardziej. I wiesz, pytam, czy wszystko ok, ponieważ e, no, jak ktoś cię obserwuje na Instagramie, mm -hmm. może sobie pomyśleć, na pewno jest u niej wszystko okej, okay, bo jest idealna. Jest kobietą sukcesu, jest taka ładna. No po prostu, co może być nie okej? Okay? Nie, słuchaj, z tym idealnym to absolutnie nie. E, natomiast ja uważam, że każdy jest wyjątkowy. <laughs> Ale każdy ma jakieś wady i widzi w sobie coś, co mu się nie podoba, co jest normalne. Jakby mm, nie znam chyba osoby, która mówi, że jest chodzącym cudem. I <laughs> Ale masz i tak, że, ma że do... ludzie cię postrzegają jako taką idealną osobę? Normalną. Mhm. Ja też taka chcę być. Yy, nie sądzę, żeby mnie postrzegali za idealną. Oczywiście piszą mi komplementy, że coś im się podoba, bardziej, mniej, ale, ale jakby no, nigdy nie było chyba y, słowa, że. I ja jestem idealna i mam życie idealne. Nie, bo ja e, żyję totalnie normalnie. Mam oczywiście, tak jak każdy, jakieś swoje problemy, no ale nie dzielę się tym. E, uważam, że warto dzielić się tymi dobrymi rzeczami. że jest tyle tych złych wiadomościach, że, mhm. że, że ja już e, u siebie na Instagramie e, staram się e, pokazywać wszystko w takich pozytywach. No. Mhm. no bo właśnie też to jest tak, że ten Instagram buduje nam taki idealny świat. Mhm. I patrząc z perspektywy. Młodzieży, nastolatek, bo mm -hmm. to szczególnie podejrzewam dziewczyny cię obserwują, e, im się może wydawać, że im jest daleko właśnie, na przykład, do ciebie czy do tych wszystkich gwiazd, które się na Instagramie pokazują. Powiedz, jak ty z Twojej perspektywy widzisz to, jak działa Instagram i to, co tam mamy? przełożeniu na nasze realne życie. Wiesz co, to zależy o czym myślisz, mówiąc, że jest im daleko do mnie, bo jeśli na przykład jest to młoda dziewczyna, nastolatka, która chciałaby malować, no to faktycznie, no to musi dobrych parę lat jeszcze, jeszcze to porobić, żeby być w tym miejscu, w którym ja jestem, no bo ja na to pracuję już kilkanaście lat. Jeśli chodzi o, o wygląd, to jakby... Nie, ja nie lubię, jak ktoś się do kogoś porównuje. W sensie, każdy jest, każda kobieta, która dba o siebie jest piękna. Każda dziewczyna, która dba o siebie jest piękna. E, oczywiście nastolatki, bo ja mam dużo tych e, e, moich obserwatorek dość młodych, e, one jeszcze dojrzewają, one jeszcze się zmieniają, więc one na pewno jeszcze będą inaczej wyglądały. Ja to widzę po sobie, jak wyglądałam w liceum, jak wyglądam teraz. E, nieraz jest tak, że, nie wiem czy zaobserwowałaś, ale bardzo często jest tak, że jesteśmy takie bardziej okrągłe w tych czasach e, tak. liceum, a później ta ta buzia nam smukleje i ona Często gubimy jakieś kilogramy, jeszcze ono po prostu się zmienia, A więc to też, też chyba z biegiem czasu tak się zmienia. Oczywiście, te się troszkę nam się wyostrzają, dokładnie. Więc te dziewczynki też się zmienią. Tylko ja rozumiem, że Instagram jest takim narzędziem i taką taką księgą, którą jak otwieramy, to mamy wszystko podane: i makijaż, i stylizację, i jakieś porady, no gotowanie. Wszystko tam jest tak naprawdę, wszystko znajdziemy. Natomiast jeśli chodzi o moją branżę, czyli branżę Beauty, faktycznie często dążymy tak ślepo, moim zdaniem, do tego ideału, który nie istnieje, bo pamiętajmy też o tym, że te zdjęcia, które tam widzimy, zobacz, że większość jest takich jest zdjęć, a nie nawet wideo. Tak, bo zdjęcia łatwiej obrobić niż wideo. Albo wideo yy, jak są to z filtrem. Yy, dokładnie, więc yy, one bardzo często właśnie są yy, ulepszane. I my chcemy wyglądać tak jak te ulepszane, ale to tak nie działa. Po prostu jakby zwróćmy uwagę na siebie, bądźmy najlepszą swoją wersją, ale też o siebie dbajmy, a nie pogrążajmy się i nie negujmy siebie za to, że nie wiem, mamy coś, nie wiem, mamy większy nos, mniejsze usta i nie wyglądamy tak jak te dziewczyny, bo to nie o to chodzi. Mhm. A powiedz, jak malujesz kobiety, dziewczyny, to z czym mamy największy problem? Czy mamy jakieś takie obszary, których się wyjątkowo wstydzimy? Chcemy poprawiać, zmieniać. Mm -hmm. Ja ci powiem tak, je, my, jeśli chodzi o malowanie, ja już głównie szkole, więc tutaj się, i to jest moim zdaniem jeszcze lepsze, bo one im wtedy opowiadają y, na wstępie, co chcą poćwiczyć, czego się chcą nauczyć, co im się nie podoba u siebie i chcą zmienić. I powiem tak, zazwyczaj pada. Myślę, że to jest w 90% jak nie więcej nawet, że chcą konturowanie, czyli chcą mocniejsze policzki, chcą zmniejszyć nos na przykład, obniżyć czoło albo zwęzić żuchwę. Mm -hmm. To są takie rzeczy, o których one od razu mówią na wstępie chcę modelowanie y, twarzy y, i na, czyli na pewno chcą zmieniać proporcje y, twarzy. Bo zawsze coś u siebie znajdą, gdzie uważam, że czasami to jest totalnie bezpodstawne, ale my, kobiety, chyba takie jesteśmy, że lubimy, lubimy sobie coś tam zawsze znaleźć. Więc na pewno, na pewno to, ale też zauważyłam, jaką pewność siebie daje makijaż. Bo no to, że my u siebie czegoś nie lubimy i jeszcze jesteśmy bez makijażu, to jest takie, wiesz, podwójne, jakby jeszcze, jakby, słucham, mi zabrakło takie. Skoncentrowane podwójnie coś, czego nie lubimy, czyli się bez makijażu i tam widzimy swoje wady jeszcze bardziej, bo makijażem je chowamy. Mm -hmm. Natomiast jak już jest ten makijaż i on jest jeszcze wykonany inną ręką, czyli nie same sobie to robimy, bo czasami nie umiemy pewnych rzeczy zrobić, no to ta osoba się totalnie zmienia. Słuchaj, ona od razu inaczej siedzi, ona od razu inaczej mówi, ona już na siebie patrzy w lustro, robi sobie zdjęcia. A jak przychodzi, to najlepiej, żeby na siebie nie patrzeć. Taka bardzo niepewna hmm. jest postawa, więc makijaż dodaje bardzo dużo pewności siebie na pewno i na pewno widzę, że y, kobiety y, no jakby lubią się w tym makijażu. Tylko, że makijaż też, makijaż a makijaż często to są dwie różne rzeczy, bo Właśnie. makijaż umiejętnie zrobiony to raz, a makijaż nieumiejętnie zrobiony, który może nam jeszcze przeszkodzić, a nie pomóc. To jest dwa. Dlatego Pod... tak się cieszę, że tyle dziewczyn do mnie przychodzi i mogę im pokazać, jak powinny to robić, żeby wyglądać lepiej, a nie gorzej. Ale nie sztucznie, tylko naturalnie. Natomiast podkreślić yy, swoją urodę. Bo właśnie podejrzewam, że to jest tak, że ktoś jest pomalowany i nagle odkrywa, jej ku, to ja mogę tak wyglądać? Mm -hmm. To jest możliwe? Często tak jest i często mówią, boże, wyglądam jakbym miała filtr na twarzy, a, a, a nie ma filtra, ale tak naprawdę mm, i one Wszystkie moje kursantki, myślę, albo ich większość, które u mnie były, to potwierdzą, że odpowiednie kosmetyki, odpowiedni sposób malowania i narzędzia mogą naprawdę zdziałać bardzo, bardzo dużo. Mhm. A i właśnie też, jak możemy tutaj, czy da się m, powiedzieć, na ile można zmienić twarz za pomocą makijażu? Jak to mm -hmm. jest, to, bo też się zastanawiam w kontekście tego, no wiadomo, na przykład młode osoby mają trądzik, mają problemy z cerą, to czasami też prowadzi nawet i do depresji, no bo wiadomo, że bardzo na ten wygląd szczególnie w młodości się zwraca uwagę i tu ten makijaż by się przydał, ale z drugiej strony czy to właśnie, że chcemy sobie kontynuować twarz wyglądać jak Kim Kardashian, patrzymy na te osoby, och jeszcze mieć policzki bardziej wydatne. Mm -hmm. w którą, gdzie, jak możemy znaleźć ten balans? Powiem tak, akurat poruszyłaś tutaj taki temat, który ja też bardzo często poruszam, jak robię pokazy, bo przychodzi do mnie wtedy kilkadziesiąt dziewczyn, które to oglądają i oczywiście mają różną skórę, lepszą, gorszą. Tylko, że ten trądzik właśnie to jest taki temat, który nie możemy pominąć i to też nie jest Temat na taki ciężki makijaż, który nam to zakamufluje, bo trądzik musimy leczyć, i to jest punkt numer jeden. To nie jest tak, że ja wiem, że to jest temat, który może prowadzić nawet do depresji, szczególnie nastolatki, które oglądają właśnie te ideały swoje na Instagramie. Natomiast my bez leczenia sobie z tym nie poradzimy, bo jeszcze możemy sobie makijażem zaszkodzić. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często. Właśnie dziewczyny, nastolatki, które mają trądzik, kamuflują ten y, trądzik nie kremem BB, czyli czymś lekkim, co w tym przypadku jest najlepsze, ale nie do końca kryjące. Tylko używają ciężkich podkładów, którym sobie jeszcze zapychają, którym sobie jeszcze szkodzą i ten trądzik wcale się nie polepsza, tylko jeszcze nieraz się pogarsza. Musimy... I to jest takie zamknięte koło wtedy. Tak, i, i, i jednak tą skórę y, y, niestety możemy później mieć w dużo gorszej kondycji niż nam się wydaje. Dlatego trądzik leczymy? Na dzień używamy lekkich? Niestety. No, na wyjście to jest inna sytuacja, bo raz jak sobie nałożymy mocniejszy podkład, bardziej kryjący. Nic się nie stanie, ale jak to robimy na co dzień, no to wiadomo, że ta skóra niestety nie oddycha bardzo często, jest później bardziej zapychana. Jak usuwamy, to też nie jest łatwe do usunięcia, więc bardziej trzemy, roznosimy ten trądzik. Może być mnóstwo powodów, że ta skóra będzie w gorszym stanie i gorszej kondycji, dlatego leczymy. Natomiast faktycznie taki trend teraz Kim Kardashian, Kylie Jenner, ale jeszcze tutaj mamy Hailey Bieber. No tak, i ona Która, ma piękną, perfekcyjną cenę. Tak, ale ma też lekki makijaż. I powiem szczerze, że ja teraz robię pokazy, gdzie jednym z makijaży jest właśnie taki makijaż Hailey Bieber, teraz strawberry makeup, bardzo modny, czyli właśnie róż, mokre produkty, rozświetlona skóra, lekka, piegi na nosie. I on naprawdę robi furorę. I ja też bardzo często pytam właśnie dziewczyn, czy to u siebie indywidualnie, jak w szkole, czy właśnie y, dziewczyn, które oglądają moje pokazy, jakie makijaże lubią, albo jakie makijaże robią klientkom. I właśnie super, bo to idzie w dobrą stronę, czyli nie takie ciężkie, matowe, tylko właśnie lżejsze, gdzie ta skóra jest rozświetlona w miarę możliwości, oczywiście, bo nie zawsze da się rozświetlić, przy trądziku nie można. I faktycznie idzie to w dobrą stronę, bo on. Nabiera tej lekkości, naturalności i świeżości. I mi się to bardzo podoba. Zresztą u mnie bardzo często te skóry są porozświetlane. Ja uwielbiam rozświetlacz. Jest to produkt, który nadaje tej lekkości, świeżości i na, takiej napięcia, nawilżenia skórze optycznego i właśnie zabiera nam to, co nakładamy, czyli te ilości. Wszystko wygląda, jakby tak było mniej. Więc cieszę się, że to idzie w tą stronę. Oczywiście makijaż w stylu Kim Kardashian też jest pożądany i lubiany na wyjścia. Bo na wyjścia możemy bardziej zaszaleć. Na co dzień powinnyśmy jednak troszkę ograniczyć takie y, jakieś mocne akcenty, y, ale też zdaję sobie sprawę, że mamy pewne przyzwyczajenia i na przykład makijaż wieczorowy, który który dla mnie jest wieczorowy, dla niektórych może być dzienny, bo lubi oko podkreślić, tak? Ale jak ma na przykład ciemną uprawę z brunetką, opaloną i tak dalej, to to się jeszcze obroni. Ale jak to jest taki aniołek, delikatna blondynka, niebieskie oczy, jasna karnacja i sobie zrobi taki ciemne oko, no to wiadomo, że to już troszkę może gdzieś tam być bardziej dla nas wszystkich odbierane zbyt mocno. Ale, ale faktycznie makijaż Kim Kardashian to jest makijaż, gdzie mamy konturowanie, kocie oko, rzęsy, powiększone usta, czyli coś, co Polki bardzo lubią i coś, czego najczęściej sobie same nie potrafią zrobić, więc po taki makijaż przychodzą. Mhm. Więc jakby, ale to nadal jest makijaż, który jest bardzo estetyczny, bardzo ładny, jest w brązach, jest uniwersalny. To już nie są kolorowe e, oczy, Neonowe. powieki w kilku kolorach, e, tylko coś, co faktycznie jest e, bardzo takie classy, bardzo ładne e, i eleganckie. A widzisz, jak się zmienia podejście do makijażu patrząc na pokolenia, że to najmłodsze pokolenie, jakoś Ale inaczej. Ale teraz? W tak, ty, teraz to... w tym momencie, mm -hmm. tak? Czy znaczy, nie, czy, czy kiedyś? Czy czy tylko... to ja bardziej bym spojrzała pod kątem tego osób, które mają 50 lat i jak sobie to wyobrażały i, i Aha, się czyli malowały. Jakby... Tak, A jak teraz na przykład Zetki do tego podchodzą? Czy w ogóle może jest tak, że nie potrzebują makijażu? <laughs> Wiesz co... No to, to, to jest bardzo różnie, bo są też yy, yy, nastolatki, które się nie malują yy, i nie lubią i yy, jakby i super, bo to też nie chodzi o to, żeby się malować jak się mam, jak mam na, yy, naście lat, tylko, tylko faktycznie tego dojrzeć troszkę, yy, ale yy, bo wtedy ten makijaż jest bardziej świadomy. Może tak, bo właśnie jak mamy kilkanaście lat, chociaż ja faktycznie widzę, że trzynastolatki już się malują tego kiedyś nie było, ale, ale no takie mamy czasy, a nie inne. Natomiast jeśli chodzi o makijaż na przestrzeni lat, to ja może się odniosę do siebie, bo ja już przeszłam bardzo dużo. Ja kiedyś byłam bardzo modna, jeśli chodzi o makijaże. Właśnie zawsze powtarzam, że cieszę się, że nie było Instagrama wtedy, bo wszystko było, było dokumentowane. Kiedyś były cienkie brwi modne, ale wiesz, że to wszystko wraca. Cienkie brwi, te kolory, tak, są Oje. dokładnie, i one jakby znowu wróciły do mody, tylko na szczęście ta moda nie, nie zawsze się sprawdza. Z czego tutaj akurat bardzo się cieszę, bo myślę, że większość z nas, które właśnie, i te starsze roczniki, które uległy tej modzie. Już nie mają takich brwi, jak miały kiedyś, tylko nie to W ogóle to taki to nie odrasta, tak. Więc mam nadzieję, że ta moda, mimo że wróciła, nie przełoży się na dziewczyny. Więc były kiedyś bardzo cienkie brwi, modne, co teraz jest nie do pomyślenia w ogóle, bo teraz wyczesujemy mydełkiem. Lubimy grube gęste, naturalne brwi, co jest świetne, uważam. Wtedy też było modne takie obrysowanie oka grafitami. Ja też to robiłam. Albo ciemny kontur ust i jasny środek, który też wraca. Moja babcia zawsze jest... coś takiego. Jego nosiła i ona potrafi do dzisiaj sobie tak usta pomalować. Ale wiesz, że to jest też modne. No i ta moda wraca. Tylko właśnie, ja zawsze mówię, jeśli chodzi o tą modę w makijażu, ona bardzo często wyznaczana jest trendami y, największych projektantów na Fashion Weekach. się pokazy najnowsze mody, i tam zawsze, właśnie do danego pokazu mody, jest dany make-up dobierany przez, y, przez projektanta. i Okej, okay, to jest fajne, to jest fashion, ale nie zawsze ten make, makijaż fashion, warto przenosić na makijaż beauty. Bo nie każdemu pasuje to, co jest fashion, i nie każdy ma taką buzię, żeby móc coś takiego sobie zrobić. Oczywiście modelki jak najbardziej one eksperymentują, one mają różne makijaże i to się obroni. Ale jak ja bym sobie zrobiła taki makijaż fashion, który jest bardzo dziwny i często nieregularny i nawet nieupiększający. No to nie wiem. Czy... Tak, bo czasami to dziwnie wygląda. Oczywiście, że tak. A jest na przykład oczy. w trendach, i to jest najmodniejszy makijaż sezonu. Wiesz, także tutaj zawsze musimy zawsze coś dla siebie jakby zabrać z tego, ale niekoniecznie odwzorowywać w 100%. Także te makijaże na przestrzeni lat na pewno się zmieniają, na pewno część mody wraca. Natomiast ja zdecydowanie jestem teraz fanką makijaży, które są lżejsze, rozświetlone upiększające, ale nie tak, że wyglądamy jak ktoś zupełnie inny, mm, tylko podkreślające nasze atuty. A powiedz, jak wygląda taki makijaż telewizyjny czy instagramowy? Mm -hmm. Bo podejrzewam, że część osób, która patrzy czy w telewizor, czy na Instagram sobie spogląda, to widzi, że te wszystkie super są te makijaże, wygląda się perfekcyjnie. Tylko ile czasu na to trzeba i co my mamy na twarzy wtedy? Nie, nie, to się teraz tak wydaje, że tam nie wiadomo co się dzieje na tej twarzy. Kiedyś oczywiście, jak nie było jeszcze takich możliwości kosmetyków, które są teraz. W tej chwili najczęściej makijaż telewizyjny wygląda tak samo jak makijaż na wyjście, z tym, że... Nie możemy używać pewnych produktów, które wybielają, jeśli chodzi o flesze i tak dalej. Czyli najczęściej są to produkty HD, mm, no ale czasami z kolei takich produktów, jeśli telewizja jest HD, no to trzeba użyć. Więc to wszystko zależy też od, od, od tego właśnie, jak to będzie później emitowane. Dwa, na pewno sprawdzamy, jakie jest światło. Światło bardzo dużo robi. Może... Czyli pomóc, światło może zaszkodzić. też, nawet jak nie mamy makijażu, a dobre światło sobie dobierzemy. No to, to zupełnie też... inaczej skóra wygląda oczywiście, więc dobre światło jest jednym z ważniejszych elementów, jeśli chodzi o ten makijaż telewizyjny, ponieważ robiąc makijaż, powiedzmy, że zaczynamy troszkę lżej. Tam oczywiście mamy jakiś brief, co, jak będzie wyglądał program, w co będzie ubrana gwiazda, pytamy fryzjera, jaka będzie fryzura i tak dalej. No i robimy ten makijaż, makijaż, który będzie pasował. Oczywiście z kosmetykami, którymi malujemy też y, normalnie na, na wyjścia. To, to jakby się niczym nie różni. Sprawdzamy światło, sprawdzamy gwiazdę w tym świetle i patrzymy, czy jest zbyt mało intensywnie, czy światło nam wypala, czy nie wiem, czy jest jednak za ciemno i trzeba troszkę to rozjaśnić. I y, na pewno warto w takim makijażu telewizyjnym zrobić próbę światła. Mhm. Czyli zobacz, ile to jest elementów, żeby to wszystko... Dobrze wypadło. Trzeba na to poświęcić czasu, pracę kilku osób, kilkunastu. E a ktoś może sobie siedzieć, bo też tak mówię, pod kątem tych osób, które mm -hmm. to obserwują i później myślą sobie, no nie no, ja tak nie będę w życiu wyglądać. Nie, nie, to na pewno w duży, makijaż musi być dobrze zrobiony, makijaż na pewno musi być tam też, nie lubimy zbyt mocnego świecenia na całej twarzy, więc na pewno musi być mocniej zafiksowany, przypudrowana ta twarz. Yy, może być troszkę więcej tego pudru, bo tego nie widać w telewizji, w kamerze, a jednak ta twarz jest bardziej wygładzona i zmatowiona, rozświetlone są tylko te elementy, które mogą być rozświetlone, żeby to było dobrze żeby to dobrze wyglądało. Natomiast zobacz jak stajesz na scenie, powiedzmy, jest program telewizyjny, nagrywamy, stajesz na scenie i masz światło z góry albo z dołu, a nie z przodu. Masz z góry, robią się cienie od rzęs, wygląda jakbyś miała po prostu zacienienie pod oczami. Tak. Masz z dołu, rzęsy odbijają się na, na górze z kolei światło na znaczy cień pada i zaczyna to dziwnie wyglądać. Także tutaj właśnie zawsze warto yy, sprawdzić, bo jeszcze ewentualnie może ponegocjować, yy, jeśli chodzi o światło, żeby yy, tak gwiazda wyglądała jak najkorzystniej. Także światło, tak samo przy zdjęciach, światło to jest jeden z ważniejszych elementów. Po makijażu, oczywiście, który nadal powtarzam, że to nie może być byle jak zrobione, tylko umiejętnie zrobione, dobrze zrobione, to jest coś, bez czego makijaż nie będzie dobrze wyglądał. Jak nie mamy światła, to nie widać makijażu. Jak nie mamy światła, to nie widać ładnej skóry. Światło dzienne w ogóle jest najpiękniejszym filtrem, zawsze mówię. Wtedy skóra wygląda na bardzo miękką, ładną, naturalną, i wtedy ta struktura jest dużo ładniejsza. Nieraz światło sztuczne po prostu wyostrza wszystko. Więc y, światło jest y, bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi o przedstawienie makijażu, pokazanie go. Myślę, że to też jest ważna informacja dla wszystkich, którzy no, czasami potrafią sobie wziąć telefon, zrobić selfie i spojrzeć o nie. No, tak źle, wyglądam, źle. że nie no, ma opcji. Tak. To jest straszne. I... Światło na wprost, nie z góry, nie z dołu, nie z boku, tylko na wprost i będzie dobrze. Czyli trzeba się zastanowić, gdzie i co robimy. A powiedz. Y, ty na co dzień malujesz się, czy wolisz, żeby sobie odpocząć i oderwać się od pracy i od tego wszystkiego wychodzisz bez makijażu? Nie, do pracy zawsze się maluję, ponieważ uważam, że to jest moja wizytówka, to jak wyglądam, więc nie wyobrażam sobie przyjść taka bez makijażu, wiesz, niezrobione włosy, bo jednak przyjmuję kursantki, które no też liczą pewnie na to, żebym jakoś wyglądała, a <laughs> nie jak świeżo. Ale jak, jak masz jak wolny staz... dzień powiedzmy? To nie mam problemu, to oczywiście staram się. To, żeby ta skóra odpoczęła. Wychodzę z moim pieskiem na spacer bez makijażu, idę do sklepu na zakupy bez makijażu. Natomiast jak już wychodzę na kolację, no to zawsze się maluję. Jakby staram się jednak na mnie każdy patrzy, wie o co chodzi? Jakby mm -hmm. każda dziewczyna ode mnie oczekuje, że będę jakoś tam wyglądała, więc nie wyobrażam sobie pójść bez makijażu. Już w takie miejsce publiczne, gdzie faktycznie jest dużo osób, i jest to miejsce, gdzie gdzie siadamy, jemy. Spotykamy się ze znajomymi, no tam już jednak staram się wyglądać normalnie. Nie, ja się nie maluję też na co dzień jakoś wyjątkowo i na wyjście wyjątkowo. Bardzo często ten makijaż jest taki sam, więc, yy, więc ja. Tak, nie, wyglądam. Mm -hmm. Natomiast y, czasami kreski na oku nie zrobię, ale rzęsy wytuszuję, podkład nałożę, troszkę wykontruję i rozświetlę twarz. To najczęściej są moje, moje rzeczy, które robię na co dzień i, i tak też wychodzę. A on mi zajmuje, zawsze się śmieję trzy piosenki, bo ja się maluję przy muzyce. <grym> Czyli więc... 9 minut około. W maksie, bez kreski myślę, że z siedem. <grym> no, to... no więc, więc to jest dość szybko u mnie, ekspresowo. Ja też się na tym nie skupiam. Przypuszczam, że czasami są niedociągnięcia, yy, bo robię to w tempie ekspresowym yy, i się nad tym nie zastanawiam. Natomiast yy, no staram się, staram się takie minimum yy, gdzieś tam zawsze, zawsze rano yy, zrobić. Czasami jest to, tak jak mówisz, weekend bez makijażu, ale najczęściej do pracy się maluję. Ale spotykasz się z czymś takim? Zresztą ja sama Ci to powiedziałam, mm -hmm. że spotykasz się z kimś i ktoś sobie mówi jejku spotkam się z Magdą pieczonką muszę się wymalować jakoś tak totalnie idealnie <noise> powiem ci tak tak się zdarza bardzo często aczkolwiek ja na to nigdy tak nie zwracam uwagi tak jak ty do mnie zadzwoniłaś w jejku co ja sobie tutaj teraz zrobię jak ja się umaluję bo przecież z bo na pewno będzie źle będę, bo na pewno będzie źle nie absolutnie nie ja nawet bardzo często nie zauważam jak ktoś mi zapyta, jak była umalowana? Ja wie, no nie, ładnie, dobrze wyglądała. Wiesz, jakby nawet nie wiem czasami, co było zrobione, bo ja się tak na tym nie skupiam. Ja... Yy... Ja, jeśli ktoś ma coś bardzo źle zrobione, to wtedy faktycznie i coś się rzuca w oczy i cię tak, wiesz, bije po oczach. A to chyba każdy zobaczy wtedy, nie? Tak, ale, ale ja nie jestem takim typem, że ja każdego obserwuję i patrzę, co jest źle, co jest dobrze. Nie, absolutnie nie. Ja jestem pod tym kątem totalnie jakby wyluzowana, normalna, ale faktycznie dużo osób tak myśli, że spotyka się z piecząką, więc musi się bardzo postarać. Nieraz... Nieraz do mnie przyjeżdżają osoby, słuchaj, i ja mówię: Jejku, ile czasu ty to robiłaś? Chciało ci się, Wiesz, bo one tak się starają i naprawdę tam, ten makijaż jest taki, że jak ja bym miała wstać rano i to zrobić, to wolałabym nie przyjeżdżać, słuchaj. Jest tam tyle elementów i tyle takiego dopieszczenia tego makijażu, że ja wyglądam słabo na tej tej osoby, słuchaj. A też jest czasami tak, że właśnie wcześniej zapytałaś mnie, czy się maluje. Maluję się, bo bardzo często dziewczyny, ode mnie tego nawet tylko nie mówią mi tego wprost, wymagają, wiesz. Mm -hmm. no tak, że no ja muszę tak. dobrze wyglądać. Skoro ja szkolę, skoro ja dla wielu jestem takim autorytetem, to ja też muszę dobrze wyglądać i nieraz mi się przyglądają. Właśnie tak z bliska, wiesz. Jak a to może i też porównują. A ja tak... tylko tak nie, nie blisko. No. I też takie porównanie może a tu jak Instagram, a jak rzeczywistość, nie? Na, na tej zasadzie może też tak. Tak, ukań. tylko wiesz co, ja na szczęście na szczęście ymm, mam już Taki komfort, jeśli chodzi o moją głowę, bo wiesz, z wiekiem pewne rzeczy się zmieniają, priorytety się zmieniają, sposób patrzenia, postrzegania siebie y, się zmienia. I ja już jestem na takim etapie, że patrz już nie używam w ogóle filtrów, praktycznie na Instagramie. No, rzadko, czasami, ale to już są takie raczej filtry kolorystyczne. Y, więc ja mam już ten komfort, że ja się nie stresuję, że ktoś mnie zobaczy i powie Jezu, to ona? Przecież ona wygląda zupełnie inaczej. Nie, już wyglądam tak samo jak na Instagramie. Ja potwierdzam. Y y y często jest tak, że mówią, że o, jestem drobniejsza na przykład niż na Instagramie. Mój piesek jest mniejszy niż na Instagramie, że tam jakby tak to wszystko większe jest. Ale jeśli chodzi o, y o taki, tak, tak, taką całość wizualną, y to nieraz otrzymuję nawet komplementy i tu się pochwalę, że wyglądam lepiej. W rzeczywistości, z czego ogromnie się cieszę, bo to są najfajniejsze komplementy. Jak jeszcze jedna kobieta drugą komplementuje i się tego nie boi, i mówi szczerze, bo to też jest różnie w tych czasach. Więc, więc jakby nie obawiam się tego. Mhm. A czy Instagram dużo namieszał w takim podejściu do makijażu i tego, jak ktoś chce wyglądać? No myślę, że tak. Myślę, to się uważam trochę zmienia, bo jednak mamy coraz większą świadomość tego jak, jak wyglądamy, możemy się sobie zadbać, są większe możliwości i to też jest inaczej niż było kiedyś. Na pewno Instagram no, może podzielić na osoby, które ciężko to znoszą, czyli właśnie depresję, negowanie siebie, szukanie u siebie wad, bo nie wyglądamy, ja właśnie bardzo dużo gestykuluję dłońmi, bo nie wyglądają tak jak dziewczyny na Instagramie. To są zazwyczaj młode osoby. Osoby, które są bardzo podatne na takie rzeczy. No i oczywiście są osoby, które są bardziej świadome, które mogą już popracować nad sobą i z, tego, z Instagrama mogą czerpać właśnie dużo wiedzy. Teraz jest dużo takich informacji, które są fajne. Jest dużo takich dziewczyn, które w bardzo fajny sposób przedstawiają to, jak można wyglądać. Dużo dziewczyn też ja też to robię. Pokazuję kosmetyki, opisuję te kosmetyki, które są bardzo fajne, które wyglądają tak, a nie inaczej, yy, które. Yy, które komu pasują, opisuje jakby daję dużo porad, zresztą mam na YouTube też kanał, to wszystko i szkole, to wszystko można u mnie zobaczyć. Natomiast faktycznie on może być, ten Instagram i dobry i zły. Mhm. Wszystko zależy od, od osoby, tego, jak tego od odbiorcy, tak, i od podatności tej osoby, bo no jest dużo depresji, ale też one wynikają bardzo często z dużego hejtu, tak. który w tych czasach jest ogromny. Oczywiście każdy próbuje z tym walczyć, natomiast no, w sieci osoby są bardzo często anonimowe i pozwalają sobie na bardzo dużo. I często, no zobacz, wy wydaje ci się, że masz fajne zdjęcie i dobrze wyglądasz, umalowałaś się, jesteś zadowolona. Wrzucasz takie zdjęcie na Instagram, który jest hmm, otwarty. Mm -hmm. Jest to profil publiczny, nieprywatny, no i nagle ci piszą. Jak, ty, Jak wyglądasz? ty wyglądasz, ale masz to, ale masz tamto. Już lepiej nic nie pokazuj, wiesz. No i się zaczyna. No i taka osoba, no co, no czyta i w to wierzy. I zapamięta faktycznie... ten jeden komentarz, a nie sto, często innych, tak jest. które są pozytywne. I wiesz, no i zaczyna się zastanawiać, może jednak nie będę nic wrzucała, może jednak faktycznie jestem taka zła, fatalna, źle wyglądam, źle się umalowałam, mam złe to, mam złe tamto. No i wiesz, no i to niestety no, nie idzie w dobrym kierunku. Więc no albo się będzie miało twarde Cztery litery. Tak. Bo zazwyczaj y, wtedy ma się miękkie serce i właśnie się jest podatnym. No albo nie wiem, no nie, nie wrzucajmy, albo zablokujmy to konto, zróbmy je tylko prywatne dla swoich y, znajomych. Którzy też czasami potrafią. Tak, chociaż ale jak co? się kogoś zna z imienia i nazwiska, to on się chyba raczej hamuje. Nie będzie aż. Tak, tak. myślę, że tak. Myślę, że tak. Y, myślę, że się hamuje, a jeśli się zna i jest z tobą blisko, to nie napisze ci tego publicznie, tylko do ciebie zadzwoni. Ja na przykład kilka razy tak zrobiłam, że zobaczyłam zdjęcie y, osoby mi dobrze znanej. No i mówię, dzwonię, mówię, ty stara, weź to usyń, um, czy ty nie widziałaś czegoś tam to i tamto i mówię, ona, ty no faktycznie, dobra, dobra, wiesz co, usuwam. Albo mówię, ty zobacz, y, coś tam nie wiem, no nie powinno tak wyglądać, a wygląda y, i, i mówię jej i to Prywatnie i wiem, że ona się nie obrazi, bo ja jestem osobą, która nie jest zazdrosna, nie jest zawistna. Zawsze życzę każdemu jak najlepiej i zawsze y, staram się szczerze jakby powiedzieć, jak coś widzę, a ta osoba y, wiem, że odbierze to jako y, moja dobra wola, a nie odwrotnie. Y, natomiast no, wiesz, o Instagramie można mówić dużo, bo są plusy i minusy. I są różne osoby, różni odbiorcy, różne rzeczy wrzucamy. Różne treści. Także no hejt zawsze się znajdzie. Ale u ciebie też na przykład się hejt pojawią, no Bo Pojawia wydaje się, że się, są ale takie nie treści, dużo. gdzie do, jak nie ma nawet punktu za bardzo zaczepienia. Każdy znajdzie, słuchaj. Wiesz jak to jest. Jak ktoś chce, to znajdzie. Jest trochę tego hejtu. Faktycznie jest go mało. Jest go mało, ja też nie daję powodów do tego, żeby był hejt. No faktycznie, ja mam konto eksperckie i staram się, e, staram się na tym moim e, głównym profilu makijażowym pokazywać treści głównie makijażowe. No bo oczywiście, jak są święta, to złożę życzenia, ale, ale ogólnie, jeśli chodzi o moje posty, to są posty, posty mm, e, makijażowe bądź z mojej pracy, bo oczywiście też mam różne współprace, którym się dzielę, e, niekoniecznie makijażowe. Mm, więc, więc to u mnie jest. Insta Story już jest troszkę bardziej prywatne yy, i tam pokazuje różne rzeczy, ale no, czasami ktoś tam napisze coś. No, ale wiesz, ja lubię krytykę, bo też nie lubię, jak jest tylko pięknie, bo ta krytyka jest potrzebna do tego, żeby coś zobaczyć, może oczami innej osoby, czego ja sama nie widzę, bo już się przyzwyczaiłam do pewnych rzeczy. Yy, więc jak ktoś napisze coś, z czym ja się zgodzę, bo nie wiem wrzucę rolkę i ktoś napisze o nie wiem, źle dokleiłaś rzęsy Ja widzę, że ona jest źle doklejona, bo gdzieś tam sterczy. No taki mm -hmm. przykład. Yy, no to okej, okay, to super, dzięki faktycznie na ten raz zwrócę na to uwagę. Ale jeśli ktoś mi pisze coś, co nie jest prawdą i coś, co jest takie wymuszone i nawet każdy to widzi, że to jest po prostu napisane, żeby napisać, no to już tak wiesz, no nie biorę tego jakoś super pod uwagę. Mało tego, ja... Nigdy nie komentuję takich rzeczy, bo wiem, że jak skomentuję, to pójdzie to dalej i nie, no, w, do... nie, dopiero, nie, nie w dobrym tak. kierunku, tylko w złym. Ale ja mam tak inteligentne obserwatorki, moje fanki, że one to robią za mnie i to w tak doskonały sposób, że najczęściej już ta osoba rzadko kiedykolwiek... Nie komentuje pojawia się w No, dalej. Także to jest, to jest to jest sposób. Mam bardzo świadome. To są, jest też bardzo dużo moich obserwatorek takich już yy, dojrzalszych yy, w wieku 25-34, bo to jest moja największa grupa odbiorców, więc one już naprawdę wiedzą, co napisać. To no tak. Magda, teraz chciałam przejść do twojej drogi do sukcesu, bo nie była łatwa. I też, długa. Tak. I, 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 I była długa. długa. Bo może to się właśnie... Wyga... Widzimy zawsze czubek góry, tak? Mhm. Fajnie, jest na szczycie, maluje gwiazdy, jest influencerką, ale to nie było, tak jak powiedziałyśmy, proste i zaczynałaś od pracy, której zupełnie nie lubiłaś i nie czułaś. No w swoim zawodzie wyuczonym. Tak, najpierw to, był, to, było, to była praca w tygodniku w marketingu i reklamie, bo ja skończyłam studia marketingowe. A później tak, to była agencja reklamowo-promocyjna. Też dobrze nie trafiłam, więc jakby mój cały obraz tej pracy runął. Zajęło mi to zrozumienie tego, że to nie jest to no z 2-3 lata. Miałam 27 lat. Jak zajęłam się już czymś zupełnie innym, i najpierw były to rzęsy, to też jest w ogóle hit. Słuchaj, bo ja odchodząc z tej agencji reklamowo-promocyjnej, jeszcze nie wiedziałam, co chcę robić. Ale mówię, kurczę, to musi być coś, coś takiego babskiego coś z kobietami coś może beauty no ale co? Jak ale wtedy też mogę. na pewno wiedziałeś, że chcesz odejść? To było tak na 100%, że to nie jest moja branża. Tak, ja nie do końca dobrze trafiłam. Wiesz, ja my, myślę, że jakbym trafiła trochę inaczej na ludzi, to być może nie było mnie tutaj teraz. Ale cieszę się, że tak trafiłam, bo właśnie tutaj siedzę i rozmawiam z tobą o tych wspaniałych rzeczach, makijażach i mojej pracy i tej drodze. Mm, więc w sumie ja wychodzę z założenia, że wszystko dzieje się po coś, nigdy nic nie dzieje się bez przyczyny. Jest to może banalne, ale tak uważam. Mm. I właśnie przez to, że ta, dostałam takiego kopa niefajnego, wtedy to zaprowadziło mnie tu. Tak, ale Na to, to przejście. To było, było długie, bo jakby nic nie przychodzi od razu. Ja wiem, że teraz teraz coś tak wydaje, a. Dużo, dużo osób, że jak sobie, nie wiem, postanowi malować albo robić coś innego i sobie założy Instagram, to będzie takie, wiesz. Hopsiup i już. Wtedy nie było Instagrama, jak ja zaczynałam. Był oczywiście już Facebook. I on też jeszcze nie był taki popularny, jeśli chodzi o tą stronę biznesową, tylko bardziej prywatnie. To też w ogóle nie, nie były takie czasy jak dzisiaj, że no, yy, się nie, pokazywało nie. to wszystko. Właśnie i... wtedy było dużo i, i trudniej i łatwiej. Mhm. Bo teraz na Instagramie jest tego dużo, ale jest to super narzędzie reklamy. No kiedyś tego nie było, więc trudniej było się zreklamować, ale było tego wszystkiego dużo mniej też. Była dużo mniejsza, dużo mniej osób, które to robiły. Nie, nie robiły. nie lubię mówić słowa konkurencja, bo dla mnie to są koleżanki po fachu zawsze. No ale było tego znacznie mniej niż teraz jest. Teraz mhm. jest bardzo dużo makijażystek. Na Instagramie. I, yy, I faktycznie jest trudniej się przebić. Ale, ale można się pokazać w ten sposób. No tak, ale Można myśleć sposób na siebie. Zdecyduj, że będziesz robić rzęsy. I... Yy, 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 wiesz, tak, to, to też nie było tak. Hop mm. Ponieważ ja yy, odchodząc z agencji yy, tej reklamowej, zastanawiałam się, co tutaj robić. I to był rok 2010. I wchodziły wtedy rzęsy. Jeden do jednego kleiły się. To, było, to, to, to była taka nowość i takie wow. No i mówię, może te rzęsy zacznę robić. Wszyscy oczywiście mówią, co ty Magda, znajomi. Przecież jak ty, nie ty nie na to rady. Zarobisz? Nie, zarobisz, w ogóle nikt nie myślał wtedy, w ogóle to jest super, że nikt nie myślał w kategoriach pieniędzy. Nawet moi rodzice, zaraz powiem jak, jak zareagowali, hmm. bo z reguły rodzice potrafią bardzo różnie zareagować jak... Skończyłaś studia, jesteś magistrem yy, marketingu i pracowałaś w tygodniku, yy, później w agencji reklamowo-promocyjnej i nagle chcesz kleić rzęsy, nie? Ale dobra. Yy, nie, wszyscy mówią z Twoim temperamentem, gdzie ty będziesz kleiła te rzęsy jeden do jednego? Przecież ty nie masz szansy, zwariujesz przy tym, czy ty nie dasz rady. I okazało się, że mnie to relaksuje, że mi się to podoba, że to jest coś, co faktycznie wymaga takiego skupienia, spokoju. Ale to jest ekstra. Ja sama byłam w szoku. Jeśli chodzi o moich rodziców, jak im powiedziałam, że nie chcę pracować w tej pracy, yy, oni zawsze yy, patrzyli pod kątem mojego dobra. Nigdy nie było tak, że muszę coś tam robić, bo tak. Tylko córcia, zrób tak, żebyś była. Zadowolona, żebyś była szczęśliwa, żeby ci było dobrze. Tak też było z moimi chłopakami w czasach licealnych. Oni nigdy nie mówili: nie lubię tego, nie lubię tamtego. Tylko córcie, jak jesteś szczęśliwa, to super. I yy, no i oni, jak im o tym powiedziałam, to powiedzieli: dobrze. Dobrze. Jeśli uważasz, że to jest coś, co chcesz robić, i będzie okej, okay, to jak najbardziej. Oni też mi wtedy dali pieniądze na kurs żebym go zrobiła, bo to było bardzo drogie w tamtych czasach i nie było mnie na to stać, bo nie zarabiałam kokosów w tej agencji reklamowej, więc jakby oni mi we wszystkim pomogli, gdyby nie oni, to też by mnie tutaj nie było. Ale nie mieli takiego argumentu, no bo patrząc z takiej perspektywy, chcemy, żeby było dla ciebie dobrze, no ale może powinnaś mieć jednak ten, wykonywać ten zawód, który wiąże się z tym, że jednak więcej potem zarobisz, bo dzisiaj chcesz to robić, ale później możesz tego żałować? Właśnie wiesz co, moi rodzice nie są materiali materialistami w ani jednym procencie. Oni nigdy nie patrzą kategoriami pieniędzy. Być może coś tam pomyśleli, ale oni mi tego nigdy nie powiedzieli. To bardzo dobrze. Bo pewnie oni... jakby ci zaczęli to mówić, to byś to bym się zaczął zastanawiać dokładnie, a oni hmm, no pchali mnie do przodu. Oni zawsze byli po mojej stronie i oni zawsze mi kibicowali. To tacy rodzice to skarb. Ja każdemu życzę takich rodziców, wiesz, ja każdemu takich rodziców życzę, bo wiem, że jest to bardzo różnie i różnie to bywa. Ale zobacz też teraz, bardzo często jest tak, że skończymy studia w danym kierunku, a pracujemy i robimy coś zupełnie innego. Tak. Y, więc y, jakby my podejm podejmując decyzję, mm, jeśli chodzi o kierunek, wtedy jeszcze często nie wiemy, co chcemy robić. Ale czasami jest taka myśl, że jeszcze otoczenie potrafi y, tak mówić, że teraz podejmujesz najważniejszą decyzję tak, w życiu oczywiście. i teraz to będzie rzutować na twoją karierę, na, na całe twoje dorosłe życie. Musisz się skupić, dobrze wybrać i skończyć Jasne, że te tak. studia. Wiesz co innego, ja myślę, że jak chcesz być lekarzem, idziesz na medycynę, no to to już nie jest tak, że nie wiem, co chcę robić, po, postuduję i zobaczę. Nie, to mm. już jak, jakby podejmujący. to, ja myślę, że są takie dwa kierunki właśnie lekarz i prawnik. No, są dłuższe, to tak dłuższe, dłuższe, dłuższe studia, ale można wrócić. Już tam, no. Tak, tylko, że tu już jakby świadomie musisz podjąć decyzję, bo to są ciężkie studia tak. generalnie, tak? No zobacz, zarówno w medycynie, jak i na prawie, tam się cały czas zmienia, tam cały czas musisz się uczyć, tam cały czas musisz aktualniać i tak dalej. I to jest bolesne e czasami. Tak, tak, ale to już jednak są, to już jest dłuższa droga mhm. niż nawet magister pięcioletni, tak. no bo magister już jest maksymalnym, bardzo często pułapem, jeśli chodzi o studia, już tam dalej nic nie musisz robić, no, w marketingu na przykład, nie? Ale no jak bierzesz, nie wiem, zarządzanie albo administrację, wiesz, no to. Ale też mi się wydaje, że się na to nie tyle jest, czy to też, że wiem, ale że na tyle się czasy zmieniają, że możemy sobie pozwolić też na to, że mając 30 parę lat, stwierdzimy, a pójdę na studia, zmienić. Ale coś. jasne, nie, no to nigdy nie jest za późno. Ja pamiętam, że jak ja studiowałam, to ja miałam w swojej grupie dwie albo trzy osoby, które miały po. Teraz nie pamiętam, ale gdzieś po 47 lat, 48, i studiowały. I, I Skończyły te studia. I to jest zaprze ze mną. Tak, zaprzeczenie tego, że trzeba podjąć tę decyzję w wieku 19 lat, a później to już do końca życia, abyś klepał to samo. Nie, oczywiście, że nie. Tylko teraz ja myślę, że to jest kwestia, wiesz, yy, czy płacisz sobie sama, czy rodzice płacą, czy rodzice są zamożni, czy jednak ich to dużo kosztuje. Ja myślę, że jest dużo takich yy, rzeczy, które bierzesz pod uwagę, zaczynając studia. Bo czasami nawet moralnie nie jesteś w stanie z nich zrezygnować, yy, chociażby ze względu yy, finansowego, że już za daleko to poszło i za dużo cię to kosztowało żeby na przykład sobie nagle wiesz, zmienić na coś innego, bo masz taki kaprys, mhm. y ale to zależy od wielu aspektów. No i powiedz, jak to było potem, bo y wkręciłaś się w te rzęsy. Spodobało tak. ci się? Nie było łatwo, bo było bardzo ciężko pozyskać klientki. Y y natomiast y jak już się to udało, to faktycznie miałam tyle pracy. Pracowałam od 7 rano do 23 czwartej. No, ale kiedy się zaczęło malowanie, tak? Pewnie na to czekasz, e... był taki moment, że leżałam sobie z koleżanką na kanapie i oglądałyśmy program w telewizji. I powiedziałam sobie na głos pewną rzecz, totalnie tak rzuciłam, i e... mówię, jak ja bym chciała pracować w takich programach i malować, a ona na to chcesz? Poczekaj, znam tam kogoś, zadzwonię. Zadzwonię, może, będzie, może będziesz mogła przyjść. I zadzwoniła i mogłam przyjść. I faktycznie była to jej znajoma, która y, zajmowała się właśnie tą częścią make-upową, wszystkimi makijażystkami. Ym, no i po znajomości poszłam. Co prawda, takich dziewczyn jak ja jest dużo, więc tak niechętnie ym, y, wiesz, y, to przeszło, ale przeszło. No a ja też jestem tak, mi się to od, od razu spodobało. Ja totalnie. Ym, Wpadłam po uszy, jak to zobaczyłam. Ten plan, te dziewczyny, które malują. W ogóle to, co tam się dzieje, to była magia dla mnie, więc chcę to robić. No i znowu zadzwoniłam, bo już później miałam kontakt. Czy mogę znowu przyjść pomóc? Wiesz, że ja tam prawie nic nie robiłam, przynosiłam, zanosiłam. Tutaj jak mnie poproszono, żebym podkład nałożyła albo rzęsy dokleiła, to było takie, a, wiesz, jeszcze, jeszcze niektóre stopień. gwiazdy, które mnie zapamiętały z tamtego czasu, mnie wspominają, się ze mnie śmieją, jak musiałam coś zrobić, takie duże oczy robiłam i tak się stresowałam i rękami tak drżała. Y Natomiast, no, tak długo biegałam i pomagałam i to było w ramach, wiesz, praktyk takich. To nie było zarobkowo, bo no, nikt nie zarabia na początku. Na początku trzeba się napracować, żeby później móc zarabiać. Ym... I no i to trwało, myślę, dobre, dobre, dwa lata, nim się do mnie przekonali, bo najtrudniej zdobyć zaufanie drugiej kobiety i przekonać do siebie, jak mają pod ręką osoby, które znają, bo na planach Siedali zawsze do makijażystek i się wcale nie dziwię, bo też bym tak zrobiła, które już znają, które wiedzą, jak malują i mają do nich zaufanie. No i jest taka nowa pieczonka, no i w sumie kto to jest i o co, o co chodzi, co robi, nie? Więc jakby to trochę czasu zajęło, Natomiast udało się. Na, mogłam sobie na to też pozwolić, że tak biegałam i nie zarabiałam yy, przez to, że robiłam rzęsy i na tych rzęsach zarabiałam. Yy, ja nie mówię, że to były nie wiadomo jakie pieniądze, no ale na tyle, że mogłam sobie na to pozwolić. Yy, I faktycznie było tak, że było najpierw tylko rzęsy i ta gdzieś tam od czasu do czasu pomoc na planach. Później były rzęsy i makijaż, a później już były rzęsy, makijaż, 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 bo mi już te makijaże zajęły tyle czasu, że już nie miałam czasu na rzęsy, tyle ile miałam go wcześniej, a pracowałam 7 dni w tygodniu i uwierz mi, że nieraz od rana do nocy. Więc byłam naprawdę, już były takie momenty, że już ledwo patrzyłam na oczy, ale też byłam młodsza, miałam trochę więcej energii, wiesz, i tak naprawdę y, się potrafiłam sobie spiąć i zrobić, bo to było coś, co mi taką frajdę sprawiało, że nawet to zmęczeniem nie przeszkadzało. Więc, no, i w pewnym oczywiście czasie już doszło do takiego momentu, że musiałam zatrudnić osobę, która przejęła moje klientki, robiła te rzęsy, a ja już się zajęłam makijażem. A pamiętasz ten moment, kiedy już mogłaś powiedzieć, że czujesz, że gdzieś ten sukces się zaczął pojawić, że robisz to, o czym marzysz, i że w dodatku masz z tego profity? Ja cały czas na to pracuję, <laughs> na ten sukces. Na pewno, no było takich kilka momentów, jak sobie przypominam. Na pewno był to program Maji Sablewskiej, gdzie pojechałam w zastępstwie ją umalować I jak Maję umalowałam, to Maja powiedziała, Magda, ty wskakujesz przed kamerę, jesteś moim ekspertem. Ja mówię, ja? Nie, nigdy. Ja w ogóle nie występowałam przed kamerą, i ja nie dam rady. W ogóle, słuchaj, jak mnie postawili przed kamerą, to ja słowa nie potrafiłam powiedzieć. Byłam tak zestresowana, nagle wszystko zapomniałam. Natomiast, no wiadomo, no, praktyka czyni mistrza, więc, więc z czasem jakoś się z tą kamerą oswoiłam. I na pewno to był taki pierwszy, chyba najważniejszy moment, bo przez to ludzie zaczęli mnie rozpoznawać. Mhm. dużo osób jakby mojego rocznika i starszych, którzy oglądali telewizję właśnie kojarzą mnie z programu Mai. Często się z tym spotykam. Do tej pory na pewno no, moje książki, które powstawały przez, i każda przez prawie rok powstawały prawie, prawie tak tak samo długo. No i premiera tej książki i że tą książkę jak Trzymałam w ręce, że to jest ta moja książka z tymi gwiazdami, że ją mam, i że ją zrobiłam, że to się udało. A to wiesz, jak to wyglądało? Ja się pewnego dnia obudziłam i powiedziałam do mojego Łukasza: Chcę napisać książkę, kotku. On mówi: Co? Ja mówię, Chcę zrobić książkę o make-upie. Jaką książkę o make-upie? Ja mówię: Z gwiazdami. I wtedy to była pierwsza książka, gdzie wystąpiła właśnie Mafeszin, Natalka Siwiec, Marcelinka Zawadzka, yy, Bogna Sforowska, yy, no i wiele innych. Właśnie, Maja Sablewska i Maja Bochosiewicz. <laughs> I, i, I udało się. Każda po telefonie zareagowała tak samo, czyli, no pewnie, robimy. Nie było ani jednej odmowy. No i podobnie było z drugą książką. Też obudziłam się rano i mówię do mojego Łukasza, muszę wstać drugą książkę. A on tak, co? Ja wymuszę wstać drugą książkę. No i te, wtedy wymyśliłam, że chcę najmocniejsze influencerki, tiktokerki i youtuberki w Polsce. I jeszcze więcej niż było w pierwszej książce bo 12. No i udało się. Też zadzwoniłam do każdej osobiście. No i też nie dostałam odmowy. Z czego ogromnie się cieszę, większość z dziewczyn już znałam osobiście, bo były u mnie wcześniej też było mi na pewno łatwiej przez to, że miałam kontakt z tymi osobami. No i też się udało i też powstawało około roku czasu. Były premiery oczywiście książki. Bardzo dużo dziewczyn przyjechało na tą premierę. Także było to naprawdę też dla mnie ogromne wydarzenie, więc na pewno program Maji Sablewskiej, na pewno te książki. To były takie momenty, które, które mi tak najbardziej chyba utkwiły, bo też były takie bardziej no medialne. Mhm. Ale powiedziałaś, że udało ci się, a mi się wydaje, że to nie jest na zasadzie udało się, tylko włożyłaś w to kawał y, pracy, tak. wysiłku, czasu, więc bo to tak brzmi, a wstałam rano. Nie, nie to nie było takie proste absolutnie. No więc właśnie to nie było takie proste, to mnie kosztowało oczywiście bardzo dużo pracy. Bo oprócz tekstu najtrudniejsze były zdjęcia. Po pierwsze, Musiałam zgrać każdą osobę z gwia gwiazdę mojej książki i fotografa, fryzjera. Ja musiałam mieć czas i jeszcze jedna osoba, która tam pomagała nam na backstage'u. No i teraz robić zdjęcia. Nie całości, jak już jest make gotowy i fryzura gotowa. Tylko krok po kroku. Co pokazać najlepiej, żeby... Ułatwić ten makijaż, bo ja tam opisywałam różne typy makijaży, różne etapy tych makijaży, czym to zrobić, kolory, i tak dalej. Więc teraz trzeba zrobić zdjęcia mm, tak, żeby każda, która weźmie tą książkę do ręki, zrozumiała, o co mi chodzi. A to nie jest wcale takie to nie jest, proste przełożenie na proste. papier. I jak ja później dostałam te zdjęcia, to wyobraź sobie, że mm, masz jedną osobę i przy której jest 15 etapów. I tych 15 etapów. To jest jakieś, nie wiem ile, kilkaset zdjęć. I ty musisz z tych kilku, kilkaset, kil, kilkuset zdjęć wybrać na przykład w maksie z 15, 16, 17, z, żeby tak może jeszcze było wiesz, przed i po jakieś mhm. dwie, trzy odsłony. I to, to naprawdę było trudne, bo one były bardzo do siebie podobne, te nie zdjęcia. Nie widziałem różnicy inne. chyba już potem, nie? No właśnie, e, właśnie było już tak, że zastanawiałam się, czy oby na pewno dobre zdjęcie wybrałam i bardzo długo spędziłam, ja przy, przypuszczam, że m, wybór zdjęć przy jednej osobie zajmował mi kilka godzin. A to jest tylko kilkanaście zdjęć, wiesz, w książce i nikt sobie nie zdaje sprawę z tego, że sam wybór tych zdjęć to było dobrych parę godzin. Jeśli chodzi o dzień zdjęciowy, no to był cały dzień, bo to jednak które trwało, bo po każdym etapie musiałem przejść na, w miejsce, gdzie były zdjęcia robione, gdzie było światło przygotowane. Później z powrotem do mnie, do miejsca, gdzie malowałam jeszcze włosy, jeszcze stylizacja, ciało. I, więc więc to, to był taki jeden dzień, trzeba było sobie zarezerwować na to. No i później jak już miałam zdjęcia, to dopiero mogłam zająć się opisami żeby wiedzieć, o czym piszę. Mhm. Y, bo bez sensu pis opisywać makijaż, jak jeszcze nie masz zdjęć. No dopiero tak, jak bo to masz zdjęcia i możesz sobie to ułożyć, to dopiero wtedy wszystko zaczynasz pisać. No i oczywiście y, to też troszkę czasu zajęło, bo poprawki co chwilę jeszcze jakieś ja poprawiałam, nieraz siebie jeszcze poprawiałam, czyli próbowałam to wytłumaczyć w jeszcze prostszy sposób, po tym, jak sobie to wytłumaczyłam za pierwszym razem, y, jak chcę to opisać. Więc, więc no rok czasu taka książka Około powstawała, więc no, nie jest tak, że samo przyszło, oczywiście to jest sporo pracy. Mhm. A powiedz, czy były takie osoby, które jak stwierdziłaś, że rzucasz karierę w marketingu, idziesz w zupełnie inną stronę. Po, po jakimś czasie powiedziały, wydawało mi się, że zwariowałaś i że absolutnie to nie jest dobry pomysł i nic z tego nie wyjdzie. I jestem pozytywnie rozczarowany, rozczarowana, że tak ci się udało, bo nie wierzyłem. A wiesz, że nie? Czyli wszyscy dookoła ja, ja, ja mam naprawdę otaczam się wspaniałymi osobami i każdy mnie wspiera. I ja wiem, że gdyby mi się nie udało, to na pewno znalazłam sobie coś innego. Yy, bo to też nie było tak, że mi się tak udało, bo ja odchodząc z tej agencji reklamowej i próbując swoich sił, yy, nieraz szukałam yy, pracy w marketingu. Czyli miałaś takie z momenty własnienia. Oczywiście. Odpalałam oferty pracy i szukałam, czy jest coś e, dla mnie w Warszawie, czym mogę się zająć. Mm, natomiast wtedy przychodziły właśnie te osoby, moi przyjaciele i mówili, co ty zwariowałaś? Przecież widać, że to, co robisz, to ci sprawia taką przyjemność, że ty jesteś szczęśliwa. W końcu jesteś szczęśliwa. Zamykaj ten y, komputer i... Dobrze, domoty. że byli przyjaciele, ale dobrze też, może, że nie było jakiejś oferty, czy że nie zdążyła się ich wysłać? Nie, wiesz co? Myślę, że dobrze, że byli przyjaciele, bo na pewno bez ich wsparcia nie robiłabym tego, bo bym no, wątpiła w siebie dużo wcześniej. Ale oni po prostu patrzyli na mnie, jak coś robię i widzieli, że ja się całą sobą cieszę. Wiesz, że ja jestem szczęśliwa, że ja potrafię o tym tak opowiadać, co robiłam w pracy, że nie mogło być inaczej, słuchaj, ja nie mogłam podjąć innej decyzji. I nie czułaś takiego czegoś, że idę do pracy, muszę wstać do tej pracy znowu nie. i z niej wrócić i wtedy jestem wolna i szczęśliwa. Nie, absolutnie. Właśnie ja na rzecz pracy poświęciłam bardzo mocno życie prywatne. Czyli praca wygrywałam, no bo ja się w niej realizowałam i świetnie się czułam i poznaję do tej pory nowe osoby. Wiesz, nie, jest, nie ma nudy. Cały czas coś się dzieje. Ja też, jak już widzę, że zaczyna u mnie się coś... Tak, jakby uspokajać i normować, i jest taka jedna ciągła linia. To ja znowu coś wymyślę, żeby to podbić do góry i żeby y, było coś nowego. Tak, żeby się nie nudzić. Tak. Więc ja wiesz, ja mając więcej lat, <śm> 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 zostałam <śm> też modelką. Mam y, y, markę jako ścierka odzieżową, mam kolekcję buty z Karini, jestem wastorką Zozo Design, biżuterii, wiesz, i ja co waria, cały czas coś robię i to są różne y, jakby y, rzeczy, y, aczkolwiek wszystko to gdzieś się tam wiąże z tym... Jak wyglądamy, tak? Czyli cały czas to krąży wokół kobiet. I to wszystko się wzięło z pasji. Bo tak można powiedzieć, że jeżeli ktoś coś robi z pasją, to prędzej czy później gdzieś mu się to w końcu uda. Z pasji i z wiary w ciebie innych ludzi, na pewno. Bo gdyby nie wierzyli we mnie, bo ja w siebie w ogóle nie wierzyłam, no to też byłoby trudniej. A masz historię kobiet, które przychodzą, mówią: Byłaś dla mnie inspiracją, dzięki tobie zmieniłam życie? Oj, powiem ci, że bardzo dużo i bardzo dużo y, kobiet, które mówią, że odchodzą z korporacji, y, żeby zająć się makijażem i że mi za to dziękują, a ja zawsze im mówię, że trzymam za nie kciuki i mam nadzieję, że się uda i tylko wiesz, ja mm, wiem, że nie każdy może sobie na coś takiego pozwolić. Ja nieraz powtarzam, że gdybym nie miała wtedy mojego ówczesnego partnera, który powiedział mi, nie mogę na to patrzeć, już sam chciał mnie jechać zwalniać z tej pracy, mm, nie mogę na to patrzeć, ty się nie przejmuj niczym, ja pracuję, a ty zacznij robić to, co sprawi ci radość, no to pewnie gdyby nie to, to ja bym nie odeszła. Gdybym była sama, to musiałabym jakoś się utrzymać w Warszawie, więc przypuszczam, że byłoby inaczej. No i zdaję sobie sprawę, że nie każda może sobie na to pozwolić, bo właśnie jest taka sytuacja, nie innej. Yy, ale no, każdej życzę tego, żeby znalazła swoją drogę, i żeby robiła coś, co jej sprawia radość, bo no nic lepszego nie może być. No jednak powiem Ci szczerze, że jak człowiek pracuje w miejscu, w którym się męczy, w którym jest nieszczęśliwy i do którego jeździ ze łzami w oczach i albo płacze nawet, bo tak miałam, no to do niczego dobrego to nie, nie dąży. Czyli trzeba iść swoją drogą i to jesteś najlepszym przykładem. Na pewno nieraz że... trzeba mieć sporo odwagi, żeby zmienić to swoje życie o 180 stopni i podjąć się i zaryzykować. Robić coś, co, co chcesz. Tak. I to nie trzeba być tylko w wieku nastu czy dwudziestu. Ja miałam 27. Można ja byłam przed trzydziestką. I można to robić też i po trzydziestce, i po czterdziestce. W każdym wieku. Ja uważam, że tylko ta, ta siła, determinacja, chęć i wiara potrafią działać naprawdę dużo. Tylko jest jedna rzecz. Musimy sobie nieraz dać trochę więcej czasu. Bo to nigdy nie przychodzi od razu, tylko nieraz wymaga czasu. Ja, widzisz, ja, u mnie też to trochę trwało. Nieraz szukałam z powrotem pracy w swoim zawodzie wyuczonym, ale dzięki innym się nie poddałam, robiłam to dalej. No i to zaowocowało. Super, Magda, bardzo Ci dziękuję. Życzę dziękuję kolejnych również. sukcesów, dziękuję kolejnych bardzo. super projektów i tego, żebyś nigdy się nie nudziła. Och, żeby Cię ta praca super. cały czas rajcowała, rozwijała, no i żeby układało się wszystko tak, jak sobie wymarzysz. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Magdalena Pieczonka była gościnią podcastu Oshi Speak Up. Oshi Speak Up, czyli głos niosący realną pomoc. Wejdź na stronę fundacjaoshi.eu i dowiedz się więcej.